Kamery portalu branżowego CIRE są w Lublinie. Przed nami kolejna edycja targów energetycznych Energetics. W tym roku tematem numer jeden są sieci dystrybucyjne, które muszą nadążać za tempem rozwoju OZE. Ta edycja to jest 14. edycja targów Energetics i zgromadziła ona blisko 120 wystawców i powiedzmy szczerze, że to są wystawcy kluczowi w branży energetycznej. Mamy gości także z zagranicy, także można powiedzieć, że targi stały się międzynarodowe. Z jednej strony są tutaj obecni wytwórcy różnych rozwiązań, a z drugiej strony odbiorcy. To jest takie miejsce wymiany doświadczeń. Dzisiejsze targi, które odbywają się w Lublinie i w listopadzie, są już takim miejscem, gdzie można w sumie pokusić się o podsumowanie roku. Kluczowe jest to, ile PGE Dystrybucja wydała środków, jeżeli chodzi o inwestycje. Oczywiście to jest niebagatelna kwota, bo blisko 4 miliardy złotych, więc to pokazuje, że strumień inwestycyjny, który obecnie jest realizowany, właśnie dotyczy między innymi w dużej mierze poprzez przebudowę, modernizację sieci, ale też budowę nowych odcinków poszczególnych linii, czy to średniego napięcia, niskiego, ale również i wysokiego. To powoduje, że jesteśmy coraz bardziej elastyczni i coraz bardziej dostosowujemy się do tych zmian, jeżeli chodzi o pracę sieci. Sieci elektroenergetyczne są elementem całej układanki związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego w kraju. Podwoiliśmy w tym roku dotychczasowe nakłady inwestycyjne. Inwestujemy w te elementy sieciowe, które umożliwią przyłączanie nie tylko odbiorców, ale również tych odnawialnych źródeł energii elektrycznej. W pierwszej kolejności dzisiaj lawinowo rozwijająca się ta sfera dotycząca paneli fotowoltaicznych, ale również wiatraki i ustawa odległościowa wiatrakowa też dzisiaj ponownie przywróciła możliwość zainteresowania tymi źródłami odnawialnymi, ale to też są biogazownie, małe elektrownie wodne, to są rozwiązania hybrydowe. My natomiast jako dystrybutorzy jesteśmy zobowiązani do tego, żeby takie źródła przyłączyć w pierwszej kolejności i odbierać od nich energię elektryczną. Aktualizacja polityki energetycznej Polski do 2040 roku zakłada, że ta produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wzrośnie do 50%. Więc jest to bardzo duże wyzwanie, przede wszystkim dla operatorów sieci dystrybucyjnych, ponieważ oznacza to bardzo duże inwestycje właśnie. Sieci dystrybucyjne tak naprawdę warunkują rozwój OZE w Polsce, ponieważ no, wszystkie instalacje muszą być do tej sieci przyłączone. Także tutaj no, to jest podstawowe zadanie operatorów sieci dystrybucji, no, które oni z powodzeniem realizują.